Cześć, witaj na kanale. W tym odcinku rozważę, czy da się zarobić na Forex. No i cena Bitcoina dosyć wysoko poszła ostatnio do góry, więc zostań ze mną, po chwilę porozmawiamy. Zobaczymy, jak to jest. Jesteśmy teraz na wykresie Bitcoina. I tutaj mamy bardzo ciekawe zależności, jeśli chodzi o ceny. Jeśli chodzi o Bitcoina, mam tutaj parę takich podstawowych funkcji ustalonych i pewnych tutaj założeń, jakie były. Mianowicie tutaj był jakiś szczyt. Sobie go zmierzymy. Teraz zobaczmy. Był taki tutaj dołek. Ten tutaj. I w momencie, kiedy ten dołek został osiągnięty, ta cena odbiła i teraz takie spekulacje, jak wysoko to może odbić, paść i tak dalej. Możemy tu popatrzeć takie różne poziomy. To są poziomy FIBO, Fibonacciego. I te poziomy w pewne... ogólnie wykres te poziomy... Niektóre poziomy respektuje bardziej, niektóre mniej. Tak jak widać, tutaj mamy 7.0786. Ta cena się zatrzymała, poszła dalej. Jakieś przystanki są właśnie na tych, jak widać, cenach. Mniej więcej tak to funkcjonuje. I jeśli robi się analizę techniczną takiego wykresu, to tutaj możemy zwrócić uwagę, że po takim spadku, jak mierzymy, no to tutaj jakieś poziomy zostaną osiągnięte. No i tutaj pozwolę sobie tutaj sięgnąć taką pomoc naukową. Mam tutaj przed sobą taki wykres. Taka ściąga tutaj, że żeby mieć z tyłu głowy, że tutaj takie rzeczy się dzieją. Tutaj taki spadek, jak się odbył, no to patrząc tak, tutaj ta cena spadła, odbiła się od poziomu 0,5 i bierzemy sobie taki pattern do mierzenia. Tutaj jest cena P, punkt C tutaj przy 0,38. No i tutaj ta cena dotarła, lekko przebiła. No i teraz przewidywany jest prawdopodobnie okres spadku. Patrząc na wykresy, i to jest taki bullish Leonardo, temat, który był względnie do przewidzenia, ale jeszcze mamy taką drugą opcję, że będzie ta cena jeszcze może dobić tutaj do tej strefy. Ja tutaj może zaznaczę, ta strefa jest tutaj też zieloną kreską zaznaczona, ta cena jeszcze może tutaj ewentualnie dobić. Bo scenariusz prawdopodobnie jest teraz tak, że tutaj się zrobi takie specyficzne U. Prawdopodobnie jeszcze tutaj może dojść do takiej sytuacji, że ten wykres dojdzie do tego punktu i rozpocznie się okres spadków. To jest jedna z rzeczy. A drugi ze schematów, jaki może się odbyć, to jest opcja numer 2 i w ten sposób. No ten może zmienię kolor. Taki, nie wiem, trochę brązowy. No to są takie dwa scenariusze, jeśli chodzi o cenę Bitcoina, i ta cena będzie spadała w rejony, tak powiem, tutaj skorzystając z takiej ściągi, jaką tutaj mam, w rejon 50, czyli tutaj w ten rejon. Do tego poziomu może spaść, jeśli chodzi o Bitcoin. A zaraz wróćmy do tematu numer 2, czyli czy da się zarabiać na Forex. No Forex, jeśli jeszcze nie wiesz, no to jest taki sposób, powiem, obstawiania, grania, w jaki sposób zachowa się rynek. Załóżmy, mamy tutaj olej i na takim oleju przewidujemy na przykład gdzieś w tym rejonie, tu jakieś mamy indykatory i mamy ustawione coś takiego, widzimy, że się przecina ta niebieska linia z tą żółtą, to są średnie kroczące i to sygnalizuje, że teraz jest trend spadkowy. I ktoś, stosując tą metodę, wykorzystał tą sytuację i obstawiał, że w tym momencie zawiera transakcję, że cena będzie spadała. No to jak widać, ta cena spadała dosyć długo i konkretnie. Aż tu osiągnęła swój taki dołek historyczny. No i po tym się zaczyna odbicie. Gdzieś tu momentami ta średnia krocząca się przebiła, był lekki wzrost, ale dalej tendencja główna to był spadek. No i obstawiając takie coś, że tak powiem, tak jak jednoręki bandyta, ustalamy poziom stawki, za jaki poziom gramy. No i wtedy, jeśli idzie w naszym kierunku, bo też jest to broń obusieczna, tak? Bo jeśli w tym momencie decydujemy się, że na przykład
Będzie nam spadało gdzieś w tym rejonie. Gdyby tu zaznaczyli. O dobra, tutaj. Tu znam, że będzie spadało, więc ok. Ale rynek nas oszuka. Zmieńmy sobie interwał na inny, czyli tutaj każda świeczka to jest 4 godziny. Tutaj ustawimy sobie na przykład taką 15-minutową. I gdzieś tutaj powiedzmy, tutaj, że będzie spadało. Ta transakcja jest na przykład cały czas otwarta. Nie zamknęliśmy jej na przykład z profitem tutaj. I rynek nam z powrotem wraca, powiedzmy w tym miejscu wchodziliśmy i później wychodzi, że idzie w drugim kierunku. No i wtedy jesteśmy na minus. No i wtedy trochę emocjonalnie może być problem, bo czasami jest tak, że wchodzimy w tym miejscu, tutaj powiedzmy decydujemy się, bo tutaj mamy jakiś inny indykator, który nam informuje tu, że cena będzie spadała, ta cena dalej rośnie, dopiero później zaczyna spadać i nie wytrzymamy emocjonalnie, wysiądziemy powiedzmy w tym miejscu z minusem, a okazuje się, jakbyśmy przetrzymali jeszcze tam godzinę, dwie, to okazuje się, że ten wykres leci w tą stronę, którą przewidywaliśmy, którą zakładaliśmy i wtedy jest profitowo. No i wtedy jest tak zwany ból, w którym trzeba umieć żyć i wiedzieć, jak się zachować. No, żeby ten ból, że tak powiem, nie odebrał nam tutaj psychicznie siły. No i chciałem pokazać tutaj, jeśli chodzi o US30, to jest taki indeks. Tak jak u nas mamy WIG20, najmocniejsze spółki, tak samo tutaj na rynku amerykańskim mamy US30, ja na tym rynku ostatnio gram bardzo często. I tutaj stosuję różne swoje analizy, jak widać tutaj mamy powiedzmy linia trendu, te niebieskie linie, czyli od jakich tutaj poziomów się odbijał wykres. Gdzieś tutaj po drodze wyznaczałem sobie właśnie takie poziomy pattern. I tutaj też pod nie oczywiście zagrywałem. Ostatnio jaki grałem, to może tutaj wykres zmienimy. Tutaj w punkcie C zawierałem transakcje na wzrosty. No trochę za wcześnie wysiadłem, ale było oczywiście z profitem. Gdybym oczywiście został dłużej, no to tutaj zasięg był mega duży. Patrząc tutaj od tego punktu do góry, no to konkretny tutaj zysk, jeśli chodzi o pipsy, był. Byłby, a ostatnio, że tak powiem, skalpuję, czyli w bardzo krótkim okresie czasu dokonuję analiz i decyduję się na zawarcie transakcji. Tak jak tutaj na przykład rynek się porusza, odbija się od tej linii trendu, gdzie wchodząc tutaj w rejonie właśnie tej niebieskiej linii, obstawiając na spadki, czyli tak zwanego shorta, po prostu ta transakcja wchodziła nam w zyskowny profit. No i tutaj możemy się zachowywać podobnie, tak jak tutaj patrząc sobie na stochastik, tutaj gdzieś jakiś dołek był, cena lekko odbiła, to jakbyśmy w tym miejscu zawierali transakcję na buy, czyli na longa, no to parę pipsów byśmy złapali. Tutaj trudno byłoby przewidzieć akurat ten dołek, ale czekając powiedzmy tutaj znowu, aż ten stochastik dojdzie do tego poziomu, no to wtedy znowu zawierając tutaj transakcję, możemy przewidywać wyjście do góry. No i tutaj wiąże się też inna strategia, też są te średnie kroczące na różnych tutaj interwałach czasowych. No to patrząc tylko też na to, że tutaj na przykład na jedynce nam się przecina, wchodząc na trójkę, no to tutaj trójka nam przecina dopiero gdzieś w tym miejscu, więc trochę późno, ale grając na tutaj skalpingu na małym okresie czasu, to patrząc, że tutaj przecina, możemy wtedy na przykład zdecydować się na wejście w transakcję, gdyż ruch jest dosyć silny i możemy decydować się na wejście, że tak powiem, na buy. Tak samo wejście na sell. Tutaj świeca przekracza tutaj linię, jeśli chodzi tutaj o tą średnią kroczącą. Tutaj jeszcze jest dodatkowe potwierdzenie przecięciem. No ale w tym miejscu, gdzie jest przecięcie, no to w zasadzie już jest koniec ruchu. I tutaj rynek zawraca, bo stochastik nam mówi to. Więc warto patrzeć i przecięcie tutaj, i to, co mówi stochastik, bo w takiej sytuacji, no możemy się troszeczkę przejechać. No i trzeba patrzeć na to uwagę. No i teraz pokażę takie tutaj narzędzie wewnętrzne. Tego narzędzia tutaj korzystam. Uzyskałem te narzędzie dzięki platformie edukacyjnej I Am Master Academy. IML wcześniej, że tak powiem, po rebrandingu trochę nazwa się zmieniła. I tutaj jeśli chodzi o
znajomych, osoby, które poznałem, dostałem takie narzędzia indywidualne, takie, które mi pomagają też dokonywać, jeśli chodzi o transakcje, decyzje. Może to troszeczkę zmniejszę. I tak, patrząc tutaj na ten wykres, to jest wszystko US30. Mamy te wykresy się tutaj rysują z automatu. Jak tutaj cofnę. Tak samo mam tutaj różne interwały czasowe. Tutaj mam M30, czy M5, czy M15. I tak samo patrzę średnią kroczącą na tym wykresie i tutaj na tym M1. Na podstawie tego podejmuję decyzję, czy w tej chwili jest dla mnie tutaj korzystne miejsce na wejście, czy też nie. Czasami wyjdzie niekorzystne, muszę długo poczekać. Załóżmy, że w tym rejonie zdecydowałem się na sell, bo tutaj mi pokazywało stochastik wysoko, więc tutaj mówię, o, będzie spadało. Takie mam tutaj przypuszczenie. No i musiałem czekać, aż tutaj te świeczki będą szły góra, dół i dopiero rynek poszedł na dół. No i gdzieś tutaj w tym rejonie zamykałem transakcję z profitem. No ale niestety musiałem czekać i patrzeć, jak tutaj z minusem u mnie się, że tak powiem, saldo pojawia na koncie. To jest troszeczkę frustrujące, ale z tym trzeba nauczyć się żyć, a jak się nauczysz z tym żyć, na pewno jest dużo lepiej. To mi pomogło, że tak powiem, ta platforma edukacyjna mi bardzo pomogła. Jeśli byłbyś zainteresowany i dowiedzieć się więcej, to są inne materiały u mnie też na YouTubie, też na blogu. Link znajdziesz w opisie. A wracając do tematu, jeszcze pokażę, jak to wyglądała historia moich tutaj profitów i strat. Przejdźmy na platformę edukacyjną, czy platformę edukacyjną, na brokera Naga. I to wygląda tak. Zaczynałem tutaj transakcje z różnymi lotami, różnymi kwotami i tutaj patrząc, że trochę tutaj gdzieś straciłem, tutaj tam zarobiłem, straciłem, zarobiłem. Tak trochę poprzewijam. Tutaj na przykład bardzo agresywny miałem lot i nie ten kierunek zupełnie, no i dużo straciłem. Tu inną transakcją trochę nadrobiłem, ale no byłem ten na tej kwocie stratny. No i tutaj miałem złą passę, ileś straciłem i znowu zacząłem grać trochę bezpieczniej, tutaj znowu gdzieś trochę agresywniej, tutaj agresywnie, ale już ujemnie i tak dalej, i tak dalej. To był okres dosyć długi. Patrząc tutaj, to w zasadzie to jest od września 2019 robiłem tutaj wiele transakcji, aż do pewnego czasu, kiedy popełniłem dosyć dużo błędów, tak? I wyciągałem z nich wnioski po to, aby teraz dużo lepiej wykorzystywać tą moją wiedzę. Bo praktyka, i jeszcze raz praktyka, bo to, że dam ci przepis, nie znaczy, że będziesz robił to w 100%. Ale stosując pewne triki, pewne metody regularnie, doprowadzamy do sytuacji, że później troszeczkę jest bardziej pozytywnie, jeśli chodzi o bilans. I te transakcje to wyglądają zdecydowanie lepiej, nie? Przewijając tutaj, jak widać, widzisz już troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o cały tutaj day trading, wychodzi dobrze, że tutaj pozytywnie, tutaj gdzieś tam mała wtopa, ale ogólnie pozytywnie. No, tego bym tobie życzył. Chciałbyś się dowiedzieć więcej, napisz coś, napisz ten w komentarzu albo zajrzyj na bloga, poczytaj. To tyle ode mnie, pozdrawiam cię ciepło, cześć.